Karolina, stulecie winnych. Dzisiaj ostatni dzień zdjęciowy, więc opowiedz pokrótce, co tutaj się dzisiaj działo. Dzisiaj kręciliśmy sceny w kościele. To była scena święcenia naszego kuzyna Ignacego. I byliśmy tutaj całą rodziną, tą najbliższą rodziną winnych. No i tyle. My brałyśmy udział tylko w jednej ostatniej scenie, a teraz już wszyscy ze wzruszeniem niestety się rozstajemy i sobie dziękujemy bardzo za pracę, bo no to była piękna praca. Pół roku pracowaliśmy ze sobą, pod koniec maja zaczęły się zdjęcia w pięknych plenerach, w Skansenie, w Radomiu, w Sierpcu. No to jest niesamowita przygoda, taki serial, produkcja taka kostiumowa. Opowiedz o swojej postaci, bo tutaj razem z Weroniką Humay gracie siostry bliźniaczki, które są tak naprawdę takimi głównymi bohaterkami tej opowieści chyba, więc zdrać rąbka tajemnicy, w kogo się wcielasz. Dobrze, więc ja jestem Manią, tą drugą siostrą, pierwszą, która przyszła na świat, o kilka minut jestem starsza. Mania jest przeciwieństwem Ani zdecydowanie, jest pełna energii, jest taką trzpiotką, nie ma takich ambicji jak siostra, żeby się dalej uczyć, faktycznie wyjeżdża razem z siostrą do Warszawy, do szkoły, tam kończy maturę, ale po maturze wraca do rodzinnego Brwinowa i tutaj układa sobie życie. Jak wspominasz pracę z reżyserem Piotr Trzaskalski, świetny specjalista, naprawdę jego filmografia robi wrażenie, więc jaki był tutaj, jak się z nim pracowało? Piotr... I też przepraszam, jaką miał wizję na ten serial? Jaką miał wizję, to już trzeba zapytać Piotra, bo ja brałam udział tylko w jakiejś tam części scen, ale Piotr jest świetnym reżyserem. No to była czysta przyjemność pracy z nim, ponieważ wszystkie jakieś nasze uwagi, czy rzeczy, o których nie byliśmy pewne, czy na pewno jak zagrać, albo czy te kwestie powinny paść w tej scenie, jakby wszystko mogłyśmy z nim przegadać. Był taki bardzo otwarty na rozmowy. Mieliśmy też spotkanie przed rozpoczęciem zdjęć, takie próby, żeby porozmawiać o postaciach, żeby sobie wyjaśnić niektóre rzeczy, jak rozłożyć akcenty w poszczególnych scenach. No, praca była naprawdę samą przyjemnością, też ze względu na dzięki ekipie, która tutaj z nami pracowała przez te pół roku, która stwarzała naprawdę nam niesamowity komfort pracy, dzięki czemu nawet najtrudniejsze sceny, czy emocjonalne, czy jakieś tam inne, to zobaczą Państwo już w trakcie serialu, które mogły być te cięższe. Nie było tego stresu dodatkowego i miałyśmy bardzo duży komfort, więc... No tak, bo już tutaj troszeczkę podpytałem, poczytałem, więc pojawia się trójkąt miłosny, z kolei w innym wątku pojawia się odkrywanie własnej seksualności, więc będzie się działo. Tak, tak, to prawda. To jest historia o ludziach, opowieść o rodzinie, o przeciwnościach, o miłości, o namiętności, o tym wszystkim, co każdy człowiek w swoim życiu przeżywa. Tylko dzieje się po prostu w dwudziestoleciu międzywojennym. W czym w najbliższym czasie, oprócz stulecia winnych, będziemy mogli Cię zobaczyć? Kino, teatr, serial? W teatrze cały czas. Gram w teatrze dramatycznym i w teatrze w Teatrze Ochoty, więc tam Państwa serdecznie zapraszam na spektakle ze mną. Również w klubie komediowym na Placu Zbawiciela w Warszawie się pojawiam. To też jakby zupełnie inny klimat. No i tak, i na razie tyle. A co będzie, to będzie i zobaczymy.